Ja się nazywam Michał Trzeciniewski, to jest Łukasz Korowicki. Razem przyjechaliśmy do Was z Warszawy. Pracujemy w firmie Kenny's Group. Jesteśmy agencją interaktywną, zajmujemy się tworzeniem stron internetowych, tworzeniem kreacji i też tworzeniem performance'ów stron internetowych. I chcemy Wam pokazać właśnie, jak zunifikować to wszystko, żeby jak najwięcej, podczas trwania jednego projektu można było wdrożyć jak najwięcej ludzi, którzy mogą dodać wartości w tej samej stronie, w tym samym czasie, co normalnie byśmy zrobili stronę internetową. Okej, ale w takim razie, żeby wiedzieć, po co nam ten stary Guide Development, powiedzmy trochę o problemie. Problemem, z którym się spotykamy na co dzień, jest problem estymacji projektów, czyli to, że w jakim czasie uda nam się taki projekt wytworzyć. Musimy na podstawie dokumentacji od klienta lub tego, co nam klient powie, musimy obliczyć, ile nam to mniej więcej zajmie, żeby to wycenić. Klient sobie to kupuje i wtedy, jeżeli nam się udało to dobrze wyestymować, to zarobiliśmy na projekcie. Jeżeli nie, często coś, w takim projekcie coś inny. Okej. Okej, ale z jakimi rodzajami klientów się spotykamy? Na potrzeby tej prezentacji udało mi się podzielić klientów, z którymi się spotykamy, na trzy typy. Pierwszy typ to jest klient idealny. Klient idealny jest to klient, który ma pełną dokumentację, wie dokładnie, czego chce. Dokumentacja często jest po 16 stron A4, w której każda funkcjonalność jest ładnie opisana, jeden do jednego, że ma to wyglądać tak, tak i tak, to ma być zrobione w taki sposób, w taki sposób, w taki sposób. Okej, tak. Iloma takimi klientami się spotkaliście? My mieliśmy jednego takiego klienta w całej pracy. Tak, to bardzo dużo. Klient, który wie, czego chce, a przynajmniej tak uważa, że wie, czego chce. Jest to człowiek, który daje nam, mówi, że ma swoją stronę internetową, często sprzed 10 lat, którą trzeba poprawić na taką, która jest teraz nowoczesna, tak? Często daje nam jakieś informacje o stronach, które mu się podobają. 90% klientów pokazuje nam Apple.com. No tak, Apple.com. Strona, która bazuje na produktach, na zdjęciach, na wielkich zdjęciach. No i teraz zróbmy taką stronę dla agencji ubezpieczeniowej. No i w jaki sposób to takie rzeczy wykorzystać? Więc tutaj my dokładamy sobie dużo pracy na temat tego, jak klientowi, któremu się podoba Apple.com, sprzedać projekt, który będzie dopasowany do jego potrzeb, tak? A nie tylko dlatego, że mu się to podoba. Okej, co dalej mam? No i większość klientów. Jak z greckim początkiem świata? Na początku był chaos. Nie wiedzą kompletnie nic, przychodzą do nas, mówią, że chcą mieć stronę. No i tak. I z taką dokumentacją musimy sobie radzić. Okej, no ale jakie mamy możliwości estymacji? Możliwości estymacji są bardzo ograniczone. Właśnie, więc co możemy robić, żeby dobrze wyestymować taki projekt? Możemy liczyć unikalne widoki, jakie potrzebujemy tą stronę. Historia, kontakt, kolejne. A na podstawie tego to rośnie cały czas i to w pewnym momencie przerasta wartość i potrzeby klienta, które potrzebuje, żeby stworzyć tą stronę. Musimy przewidywać, w jaki sposób każdy z tych rzeczy musi wyglądać, żeby to. Każdy z tych widoków, które kolejny, musimy wyobrażać sobie, co web designer może wymyślić na podstawie tego i na podstawie nie tylko treści, które nam dostarcza, możemy wymyślać, w jaki sposób to może wyglądać, w jaki sposób możemy sobie to wszystko zapewne zaprogramować. Najlepiej by było, gdybyśmy mieli wycenę na podstawie gotowych widoków, czyli designer nam daje już gotowe widoki, my to wyceniamy i wtedy wiemy, ile takie rzeczy nam zajmie czasu. Takie coś jest tylko dla finanserów. W agencji rzeczywistości na podstawie gotowych widoków nie ma możliwości, żebyśmy kiedykolwiek tak wyceniali, więc to otłóżmy między bajki. Okej, przejdźmy przez proces tworzenia aplikacji internetowej. W jaki sposób to wygląda? Najpierw mamy mockup, potem tworzymy design, potem tworzymy markup, na końcu po dodaniu wszystkich treści mamy gotowy produkt. Tak. Tak to powinno wyglądać, powiedzmy. Oczywiście to wygląda tak naprawdę tak, że mamy bardzo mało czasu przeskoczamy na mockup, potem tworzymy design, potem klientowi to się nie podoba, tworzymy redesign, tworzymy markup, klient powie, no nie, no coś mi się jeszcze nie podobało w tym designie.
no to zrobimy kolejny design. Ale wszystko to, co zrobiliśmy z markupem, do kosza. Fix it. Dokładnie w taki sposób. Przez to graficy mają niespójne swoje projekty. Każda kolejna strona przez poprawki klienta dochodzi nam do tego, że mamy tych poprawek coraz więcej, przez co na jednym ekranie dany przycisk wygląda tak, na drugim wygląda jeszcze inaczej, na trzecim jeszcze inaczej. To jest niespójne. Przez co my, kodując stronę, chcemy wykorzystać jak najwięcej swojego kodu, który wcześniej wykorzystaliśmy. Przez to też przerabiamy lub nadpisujemy jakieś klasy, zamiast to wyczyścić i zrobić od zera często, dlatego też jest niespójny. I taki kod staje się niemożliwy do utrzymania w przyszłości, po prostu. No właśnie, projekty graficzne i ich niespójność. Musimy zmienić postrzeganie stron internetowych. Tak jak powiedziała Anna Debenham, website as system rather than pages and as soon we stop perceiving them as that, the better. Im szybciej zaczniemy patrzeć na strony nie jako zbiór podstron, że mamy kontakt, formularz, coś tam, że mamy 30 różnych podstron, tylko to, że strony tworzymy, żeby pokazać jakieś treści, pokazać konkretne treści w konkretny sposób i zaczniemy patrzeć na to tak naprawdę modułowo, tym lepiej, bo dzięki temu będziemy mogli stworzyć dużo więcej podstron z gotowych elementów, aniżeli tworząc kolejne unikalne widoki. Jakie mamy problemy, z którym się spotykamy? Tak, właśnie przez to, że w taki sposób postrzegamy twoje projektowanie, stąd, że to są kolejne podstrony, ta liczba widoków dużo przekracza po pierwsze estymację, którą wykonaliśmy na początku na podstawie dokumentacji, a po drugie też potrzeby klienta, no bo klient dał nam treści, potrzebuje tak naprawdę, żeby te treści się pokazały. Niekoniecznie, że te same treści muszą być w 4 czy 5 razy różnie pokazane w kompletnie indywidualny sposób. I tak jak mówiłem, podchodzimy do każdej strony nie możemy podchodzić od strony otrzymanych treści, tylko wcześniej utworzonych modułów. Czyli tworzymy, powiedzmy sobie, stronę główną, mamy jakieś moduły, tworzymy potem listę modułów i na podstawie tych modułów możemy tworzyć kolejne podstrony. Bo programista to nie poeta. Jeżeli grafik cokolwiek wymyśli na stronie internetowej, wdrażanie pixel perfect, wdrażanie 1:1. Jeżeli grafik dostarcza nam projekty, wszyscy od nas wymagają, że on ma być tworzony właśnie pixel perfect, 1:1. Jeżeli gdzieś jest nagłówek 30 pikseli, gdzieś jest 40 pikseli, czemu my mamy się zastanawiać, czy tak było wymyślone przez grafika, czy tak naprawdę to było coś zamierzonego? To nie my mamy w tym momencie, nie programiści mamy się nad tym zastanawiać, tylko to już powinno być przełożone na poziom niżej, na poziom grafików. Przyciski na stronach, które wyglądają w różny sposób na każdej kolejnej podstronie, to nam utrudnia programowanie. Typografia, nagłówki. Mamy 6 nagłówków w HTML-u i na podstawie tych nagłówków powinniśmy stworzyć naszą typografię na całej stronie. Oprócz tego możemy stworzyć jakiś unikalny nagłówek na jakichś konkretnych podstronach, ale nie na 30. Niech to będzie unikalny pojedynczy, a większość nagłówków niech będzie z głównych kolorów. Kolory. Czy spotkaliście się kiedyś z tym, że mieliście stronę na przykład zieloną, która w PSDK ma 30 różnych odcieni zielonego? Czy my musimy się zastanawiać, czy ten zielony ma tam być, czy mogę tam nie być? W ten sposób, jeżeli pomyślimy o tym na początku, w jaki sposób mamy stworzoną typografię, w ten sposób będziemy wiedzieć, jak to zaprojektować szybciej. Wyrównanie elementów, no i elementy visivig. Ile razy mając projekty, stworzyliście kłod, blok kłod. Czyli ktokolwiek, w większości projektów gdzieś jest wygląd blok kłodu. Bardzo mało, a jednak ktoś w visivigu może sobie to zrobić. I potem na stronie to się nie pojawia, bo tego frontend developer nie przewidział. Przewidzenie tego na początku skutkuje tym, że możemy zrobić dużo więcej. I o tym, czym jest Target Driven Development i jak to pomoże w naszym codziennym działaniu, powie już Łukasz. Wybaczcie mi, że z notatkami, ale mam stosunkowo mało czasu na ten temat, a chciałem przedstawić to możliwie z tymi głównymi punktami, tak żeby uchwycić całą istotę tego projektu. I teraz tak, Target Driven Development to tak naprawdę odzwierciedlenie idei Agile we frontendzie. Nie wiem, ile osób z Was pracuje w zespołach projektowych. Podnieście ręce, jeżeli
są takie osoby. Teraz ile z tych osób pracuje w jakiejś takiej technologii, znaczy projekcie, który jest prowadzony w stylu Agile, tak? Gdzie jest prowadzony Scrum, Sprinty. Okej. Okay. Teraz przełożyć to na programowanie frontendu nie jest tak łatwo, tak? Bo my możemy to troszeczkę inaczej odbierać niż programista PHP, który skupia się przede wszystkim na funkcjonalności, które nie widać, tak? My musimy spełnić wtedy, programując jakiś moduł z backendu, jak to ma działać, jak to ma funkcjonować, jak to ma współgrać ze sobą, jak te, możemy przeprowadzić bardzo łatwe testy, tak? Natomiast testować i wyświetlać to, co robi programista frontendowy, nie jest już tak łatwo. Teraz, żeby wprowadzić w ogóle Style Driven Development, to musimy spełnić dwa warunki konieczne, które nam umożliwią stosowanie tej technologii dla całego projektu. Teraz pierwsze jest to, że musimy zaprojektować, czyli web designer powinien zaprojektować stronę w sposób modułowy. Moduły nie powinny wpływać na siebie w taki sposób, żeby zmieniały tak naprawdę kompletnie wygląd. Oczywiście pewne modyfikacje następują, bo jest taka potrzeba i wiadomo, że gdzieś to zachodzi. Natomiast historia taka, w której wszystkie widoki są od siebie kompletnie odrębne i ten sam moduł wygląda zupełnie inaczej na kolejnych podstronach, no psuje tak naprawdę możliwość wdrożenia tego w sensownym czasie. I teraz drugą rzeczą, która jest wymagana, jest to, żeby ten style guide był generowany automatycznie, żeby nie trzeba było wkładać dodatkowego czasu pracy też web designera na to, żeby zmieniać jakiś fragment, powiedzmy w PSD-ku czy w PDF-ie, żeby frontend developer mógł zobaczyć, jak ten fragment ma, jak ten element ma wyglądać, żeby to można było łatwo wdrożyć i zmienić na poziomie kodowania i wyświetlić też to klientowi, ewentualnie robić te zmiany już razem z web designerem, tak? Teraz, jak projektować i wdrażać modułowo? No, musimy podzielić ten projekt, który dostajemy. Teraz, jeżeli dostajemy od web designera ileś tam widoków przygotowanych nie w naszej ideologii style driven development, tylko w normalnej sytuacji, gdzie te widoki zostały zaprojektowane tak jak było widzimy się po prostu web designera, to my musimy i tak wybierać sobie z tego jakieś elementy, które są na stronie powtarzalne, musimy sobie zebrać jakąś tą paletę kolorów, zebrać wielkości fontów i tego typu rzeczy, żeby ułatwić sobie pracę na tym etapie kodowania. I to nam zabiera dodatkowy czas, bo musimy przejść przez każdy design, zobaczyć, czy faktycznie zawsze jak mamy powiedzmy sidebar jest z lewej strony i kontent jest z prawej i to, co w tym sidebarze się wyświetla, jest tak, jak być powinno, i wszystkie nagłówki wyglądają podobnie, odległości, padini, marginesy i tak dalej, wszystko się zgadza, czy jednak są różnice. I teraz, czy te różnice wynikają z tego, że web designer omsknął się o parę pikseli, tak? Czy to była po prostu kwestia tego, że specjalnie chciał tutaj mieć troszeczkę więcej miejsca, odległości od tego, co tam jest wyświetlane. I teraz, jeżeli zaprojektujemy moduły, możemy z tych modułów składać pod stronę. Oczywiście, jeżeli nam czegoś brakuje, to wtedy projektujemy kolejny moduł. Ten moduł wstawiamy w odpowiednie miejsce, zapisujemy to sobie gdzieś do paczki naszych modułów, albo po prostu dajemy informację, że to jest nowy element na tej podstronie i on musi być zrobiony zgodnie z tymi zasadami na tym projekcie. I wtedy mamy kolejny klocek, który możemy dokładać na kolejną podstronę. I teraz, kiedy mamy te klocki, kiedy mamy te fragmenty stron, możemy je kodować już pojedynczo. Nie musimy się skupiać na tym, żeby zakodować całą stronę od początku do końca, wszystkie elementy i tak dalej. Zrobiliśmy stronę główną, jest OK. Robimy kolejną podstronę, powiedzmy stronę kontaktową, robimy ją całą i po kolei całe podstrony lecimy. Tak naprawdę możemy, jeżeli nawet projekt jeszcze nie jest ukończony, nie jest w 100% zamknięty, jeśli chodzi o grafikę, etap graficzny, możemy już zacząć kodować jakieś te poszczególne fragmenty, które wiemy, że się nie zmienią, tak? Bo zawsze będziemy mieli na stronie, albo prawie zawsze jakiś nagłówek, jakąś stopkę, jakieś menu, linki i są elementy, które są zawsze powtarzane na każdym projekcie. Teraz w momencie, kiedy pracujemy w zespole, tak? kiedy mamy web designera, kiedy mamy frontend developera, backend developera, wszyscy mamy wobec siebie jakieś wymagania. Wszyscy chcemy, żeby ta osoba, która albo nam tą
pracy przydziela, tak? Czyli web designer przekazuje frontend deweloperowi swoje projekty, albo backend developer przedstawia nam przygotowane środowisko do pracy i to, z czego możemy korzystać, no to musimy jakoś się zajmować. Tak, oczywiście grafik bardzo chce, żebyśmy wdrożyli idealnie co do piksla to, co zostało przygotowane, tak, żeby to wyglądało zgodnie z jego projektem, żeby faktycznie klient też był zadowolony. Natomiast my, jako frontend deweloperzy, razem z Michałem i wszystkimi tutaj obecnymi frontend deweloperami, oczekujemy, że ten design będzie przemyślany i przygotowany na każdą ewentualność. Że jeżeli mamy zaprojektowany, powiedzmy, formularz kontaktowy, w którym są wymagane jakieś pola, to nie musimy my odpowiadać za to, że zwrócimy się do grafika, słuchaj, nie zaprojektowałeś, jak mają wyglądać ostrzeżenia o tym, że jakieś pole musi być wypełnione. No bo też nie możemy zostawić tego w pełnej przeglądarce, mimo że mamy HTML5, który wspiera nam odpowiednie atrybuty, tak? Nie możemy tego zostawić w tym miejscu. Musimy być przygotowani na to, żeby wyświetlać jakieś te błędy, bo przecież te błędy mogą się też pojawić już na stronie backendowej i musimy je gdzieś potem wyświetlić na frontendzie. No i teraz oczywiście my też oczekujemy, że backend developer jest przygotowany na to, że coś może nie zadziałać po stronie, kiedy to dojdzie już do serwera i już to wszystko zadziała. I to nie tylko te rzeczy związane z walidacją, ale tak naprawdę wszystkie związane z pobieraniem wszelkich danych, że te zmienne, które potrzebujemy wyświetlić na stronie, są dostępne. No a backend developer, no nie oszukujmy się, on oczekuje tylko, żeby to, co zrobił, żeby fajnie wyglądało, żeby się nie przejmował, że ktoś tam się czepia jego, chociaż to nie jest jego wina. Dokumentacja, rzecz święta, jak najbardziej. I dlaczego? No, jasna sprawa, że jeżeli mamy kilka osób pracujących nad danym projektem, albo nie wiem, mamy dwa zespoły w firmie i nagle jeden zespół musi wrócić do jakiegoś starego projektu i naprawić, a trzeba dalej rozwijać ten projekt, to jeżeli mamy jakąś dokumentację, to możemy na niej pracować. W sytuacji, kiedy mamy coś zapisanego w JavaScriptie, kiedy mamy zapisanego w PHP i stosujemy odpowiednie komentarze i możemy wygenerować, że jest doc, tak, albo PHP doc documentation i wtedy mamy tą dokumentację, z której możemy korzystać. Ale jak to zrobić we frontendzie, jak to wykorzystać w CSS-ie, to zaraz Wam pokażemy. Ale od czego tak naprawdę wzięły się style guide? Gdzie został pierwsze wprowadzone i skąd to się rozwinęło do błędu? Zaczęło się oczywiście od The Chicago Manual of Style, czyli w momencie, kiedy zaczęły być wydawane gazety, kiedy ludzie pomyśleli, że warto zapisać jakieś reguły rządzące tym, jak powinny wyglądać artykuły, jak powinny być oddzielone sekcje, jak powinny być układ kolumn i tak dalej. To wszystko zostało zebrane, spisane. Jest rozwijane po dziś dzień. Jeśli nie wszystkie najważniejsze czasopisma i gazety na świecie, jeżeli mamy to przygotowane właśnie dla gazet światowych, tak, które Timesa, czy właśnie dalej różnych czasopism i tak dalej, oni wiedzą, jak to ma wyglądać, to też osoba zajmująca się składem tego tekstu ostatecznie może to robić w sposób świadomy, że to będzie odebrane też dobrze przez czytelnika, że to jest zgodne z ogólnymi regułami rządzącymi się tym, jak powinien być prezentowany tekst do czytania. Teraz, skoro powstała w ogóle cyfryzacja i skoro zaczęliśmy wyświetlać dane hipertekstowe i tak dalej, potrzebowaliśmy czegoś, co przełoży te zasady z Chicago Manual of Style do świata tego internetowego. To jest właśnie The Columbia Guide to Online Style. Dlaczego próba zdyscyplinowania czegoś, czego uporządkować się nie da? Dlatego, że każdy ma jakieś swoje indywidualne podejście, każdy chce coś zrobić w swój indywidualny sposób. Podejść do tego tak, żeby to funkcjonowało, ale też wyglądało i było indywidualne, i było się wyróżniało i tak dalej. Ale jednak musimy to dyscyplinować w taki sposób, żeby było rozumiane przez czytelnika, użytkownika, żeby było wiadomo, jak z tego korzystać. Tak? To chodzi tak naprawdę o UX. I teraz lepsza dokumentacja jakaś niż żadna. Każdy, jeżeli ktoś mu wybije okno, to zabezpieczy to w jakikolwiek sposób, żeby albo nie ukradli czegokolwiek, żeby było widać jakieś włamanie kolejne, albo po prostu, żeby warunki atmosferyczne mu nie zepsuły wnętrza. Więc tak samo
zabezpieczmy swój projekt na każdą ewentualność i przygotujmy to w taki sposób, żeby chociaż część tej dokumentacji była dostępna. Jeśli web designer nie przygotował nam tego w wystarczającym stopniu, wybierzmy te kolory, które są dostępne na stronie, zbierzmy je w jedno miejsce, skorzystajmy z preprocesora CSS, SASA, LESA, Stylusa, czegokolwiek korzystacie. Zbierzcie to w jakieś zmiany, które potem będzie Wam łatwo zmienić. Bo wiadomo, że czasem przychodzi ta bileta, że klient chce zmienić, przeprojektować całą stronę i czasem wystarczy tak naprawdę zmienić tą jedną zmienną, zajmie nam to wtedy już tylko parę sekund, a dostajemy dokładnie to, czego klient oczekuje. I teraz, jeśli mamy dokumentację, możemy łatwo wdrażać kolejne osoby do projektu. Bo wystarczy, że zajrzą do tej dokumentacji, spojrzą, jak jakiś element wykorzystać, mogą go wrzucić w jakiś tam jakiś element, czy po prostu kolejną podstronę i widzą, że to faktycznie działa. Doskonale to możemy zaobserwować na bazie jQuery czy Twitter Bootstrapa. Jeśli nie wszyscy, to prawie wszyscy tutaj na tej sali korzystamy z tych technologii, dlatego że są bardzo łatwe wykorzystanie. Jeśli ktoś chce sprototypować jakąś stronę, robi to bezpośrednio za pomocą Bootstrapa, wszystkie te elementy składa i wtedy otrzymuje stronę, która wygląda albo ładnie czasem, albo czasem po prostu w taki sposób, że możemy zobaczyć, jak to mniej więcej ma funkcjonować, jak to ma działać. I Twitter Bootstrap jest tym elementem, który powinniście zwrócić największą uwagę, że to tak naprawdę jest style guide, z którego korzystamy na co dzień. To jest ta pierwsza linia obrony, że korzystaliśmy z jakichś elementów gotowych, które wyglądają w określony sposób i każdy może do tego zajrzeć. Oszczędność czasu mimo dodatkowej pracy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na wcześniejszym etapie przewidzimy więcej rzeczy, więcej elementów, więcej różnych przypadków, które się mogą wydarzyć, a w trakcie naszej pracy i zbierania doświadczenia z miesiącami i latami jesteśmy w stanie takich elementów wychwycić bardzo wiele, to wtedy nie musimy wracać do naszej pracy gdzieś tam na początek, czy nie musimy prosić grafika o kolejne elementy. My możemy sprawdzić już przy dostawaniu projektu od grafika, czy faktycznie przewidział to, co potrzebujemy, albo też on może z jakimiś wytycznymi ten projekt robić i sam to koordynować, sam to sprawdzić. I jeśli my robimy to rozsądnie, jeśli wdrażamy jakiś wzorzec projektowy i na przykład będzie to style guide development, to możemy w tym samym czasie wykorzystać trochę więcej etapów, oddać nasz pełniejszy projekt. W jaki sposób? W tradycyjnym modelu, tak jak pokazał Michał, tak, chcemy, żeby to było na zasadzie mocha, design, marka, product. Jak to wygląda faktycznie, wszyscy już widzieliśmy, bo to się zawsze przeciągnie, zawsze klient jest. Ale jeżeli zaprojektujemy to sensownie, jeśli poświęcimy trochę więcej czasu na to, żeby to funkcjonowało jak trzeba i zrobimy jakiś UX tego mockupu, żeby designer tak naprawdę już projektował tylko sam wygląd, a to działanie i to sprawdzenie, czy to będzie miało sens, zrobimy na wcześniejszym etapie, nie będziemy musieli poświęcać tak naprawdę całego etapu, wszystkich kroków projektowych po kolei, żeby osiągnąć końcowy produkt. Natomiast możemy też do tego dorzucić oczywiście SEO, zoptymalizować naszą stronę w jakimś tam minimalnym albo nawet dobrym zakresie, nawet jeżeli nie podpisujemy umowy z naszym klientem na to, że my mu tą stronę zoptymalizujemy, możemy zgodnie z naszymi jakimiś wytycznymi firmowymi dołożyć tą cegiełkę od siebie, żeby klient był zadowolony, że dostał tak naprawdę produkt, z którym osoba czy firma optymalizująca tą stronę nie będzie musiała wiele robić, żeby uzyskać naprawdę dobrze zoptymalizowaną stronę. Możemy do tego dodawać kolejne etapy i zrobić jakieś jeszcze wsparcie, jakiś testing i tak dalej i rozwijać tą aplikację. Tylko pamiętajcie, to nie dotyczy całego etapu. Nie dotyczy całego projektu, nie dotyczy wszystkich podstron na nas. Rozłóżmy to na każdy z modułów. Każdy z tych punktów łączących kolejne etapy to jest miejsce, w którym możemy się rozdzielić, kiedy możemy wrócić na sam początek i zacząć tak naprawdę modelowanie od początku. Jeżeli klient stwierdzi, że nie podoba mu się nagłówek, dlaczego my mamy przeprojektowywać
całą stronę. Dlaczego my mamy się zajmować całą stroną? Przeprojektujemy tylko ten nagłówek, zajmiemy się jednym elementem. I nieważne, na którym momencie tak naprawdę naszej pracy jesteśmy, poświęcimy znacznie mniej czasu na to, żeby przejść przez te etapy, bo zrobimy to tylko dla danego modułu, a nie dla całej witryny. Jakie mamy technologie do dyspozycji we frontendzie? No oczywiście mamy CSS. A jaki jest CSS, wszyscy wiedzą. Możemy go lubić, możemy go nienawidzić, ale czasami przytrzyma życie dosyć mocno i musimy wynajdywać sposoby na to, żeby sobie z nim poradzić. Spójrzmy na to, bo to jest po prostu piękne. Tak, i tak się zwykle kończy. Musimy walić sporo naszej pracy i zacząć jeszcze raz. Możemy, żeby... Mówiłem o tym, że musimy projektować modułowo. Musimy to wdrażać modułowo i mieć te kolejne elementy jak gdyby wdrażane w taki sposób, żeby było łatwo je modyfikować. Żeby nam to ułatwić, możemy skorzystać właśnie z jednej z technologii, które tu wymieniłem lub innej, którą znacie, czyli obiektowego CSS-a, SMAX-a, Brema, albo Atomic Designa. To bardzo nam ułatwi to, żeby zachować w obrębie modułu pewne elementy spięte ze sobą. Oczywiście, jeżeli mamy na przykład gdzieś przyciski, jeżeli mamy gdzieś nagłówki i mamy jakiś box, który ma w sobie zdjęcie, nagłówek, przycisk, to wtedy wykorzystujemy moduły do większego modułu i tworzymy jakieś takie makromoduły. Dzięki BEM-owi, tak? Czy SMAX-owi możemy właśnie uzyskać ten w ten sposób bardzo spięte ze sobą elementy, które dzięki sensownemu zapisaniu w CSS-ie i specyficznemu pisaniu selektorów umożliwią nam to, że jedna zmiana w jakimś elemencie innym nie spowoduje jakiegoś dramatycznego zmiany wyglądania pozostałych, bo wszyscy wiedzą, że CSS jest kaskadowy, że pewne elementy nagle mogą się zawalić, tak? Że coś, jakaś zmiana w elemencie powyższym spowoduje, że to przestanie działać. Natomiast w momencie, kiedy to rozdzielamy, kiedy pilnujemy, żeby te będą były możliwie odseparowane od siebie, wtedy uzyskujemy naprawdę dobry projekt. To, co jeszcze mówiłem, warunek konieczny. Musimy mieć styguide, który jest generowany. Nie styguide, który trzeba samemu utrzymywać, który musimy modyfikować, zmieniać i musi to robić web designer, albo my musimy mozolnie modyfikować każdy element i dodawać jeszcze więcej naszej pracy. Zróbmy to z wykorzystaniem czegoś, co istnieje. Mieliśmy komentarze w JS-ie, mieliśmy komentarze w PHP-ie. Skorzystajmy z CSS-a i zróbmy komentarze w CSS-ie. Dzięki CSS-owi możemy zapisać komentarze do naszego CSS-a, a na podstawie nich z użyciem CSS Node'a albo narzędzia, które mam nadzieję zaraz pokażemy, SC5 State Guide Generator, możemy wygenerować state guide'y, które żyją, które na podstawie tych naszych komentarzy wyświetlają to, czego potrzebujemy, czego oczekujemy. Teraz pokażę może na bazie witryny, którą niedługo uruchomimy, edukacją, jak to funkcjonuje. Przełączmy się na styguide, który mamy. Mamy tu styguide generowany właśnie za pomocą SC5 Online Generator, w którym mamy wyświetlone wszystkie kolory, jakąś typografię, elementy i jakieś miksiny też, które wykorzystywaliśmy. Jest to w sumie nasz pierwszy styguide, który wdrażaliśmy u nas w firmie. I mimo to już widzimy ogromny potencjał, jaki on przedstawi. Jeśli mamy stronę naszą, edukację, na której mamy wszystko kolorem czerwonym i nagle stwierdzimy, że chcemy zamienić te miejsce, gdzie był kolor czerwony, na kolor niebieski, zmieniamy to tutaj w panelu, zapisujemy, on się zmieniają. Teraz możemy w tym narzędziu wybrać wszystkie nasze zmienne. Im więcej tych zmiennych przygotujemy, tym łatwiej jest nam zarządzić tym projektem w taki sposób, żeby modyfikować te elementy, żeby było odseparowane od siebie i żeby to funkcjonowało. To nam bardzo mocno ułatwia. Jeśli mamy tutaj te kolory, które się wyświetlają, to wszystko jest zrobione za pomocą krótkiego gałka. Jeżeli ktoś korzysta z task planerów,
może się zainteresować Galtem Grantem i wtedy znaleźć odpowiednie narzędzie dla siebie. A kiedy spojrzymy w kod, jak to wygląda, więc już mi się czas skończył, ale jeszcze tylko chciałbym tak wyglądają komentarze. To jest właśnie Claim Stateship. W ten sposób możemy uzyskać to, co widzieliście w wygenerowanym Stateshipie. To jest właśnie strona, na której możecie poczytać o komentarzach do CSS-u. A co do estymacji? Szacujcie moduły. Szacujcie kolejne konkretne elementy na stronie, które się pojawiają na każdej podstronie albo prawie każdej, a nie próbujcie estymować tak naprawdę, ile zrobicie widoków, bo często dostajecie jakiś widok, a pojawia się jeszcze jakaś sekcja i nagle się on robi dwa razy większy. Jak wyestymujecie czas na przygotowanie jakiegoś modułu, to wiadomo, że będzie to dokładniejsze, bo jest to mniejszy element, ciężej się pomylić, a może nie. To by było na tyle. Teraz mamy czas na pytania. Widzę, że już Ewa pierwsza się rwie do pytań. Ja chciałam zapytać, jak przekonujecie klientów do tego, żeby chcieli płacić za cały taki wielki proces projektowania strony? Powiem Wam tak. Ewa, jeżeli my robimy ten proces od samego początku, jeśli zaczniemy pracować z designerem, to nie jest wydłużenie czasu pracy, to jest często skrócenie czasu pracy. Więc nam to kalkuluje się tak naprawdę w ramach tego samego czasu, który tworzymy projekt. Wystarczy to zrobić z głową i rozsądnie. Bardzo często macie tak, że przychodzi klient zupełnie tak od zera i prosi Was o to, żebyście przeprowadzili go za ramówkę przez cały proces projektowania strony? Nie, raczej staramy się klienta odseparować, tylko w tych momentach, w których faktycznie musi podjąć konkretną decyzję odnośnie tego, jak to ma wyglądać ostatecznie, staramy się, żeby wtedy on podjął tą decyzję i my podajemy mu opcję, ale nie staramy się, żeby pokazywać, jak to powstanie przez cały etap, bo też utrudnia nam pracę i dodaje nam czasu tak. Czyli on do Was przychodzi z pomysłem na stronę, a potem cała reszta jest już jak po Waszej. Tak, jest po Waszej stronie. A jeszcze tak a propos czasu, to kobieta, która mówiła to o tym na innej konferencji, z której się trochę zerowaliśmy, firma ST5 online, która wprowadza swoje guide do firm, mówi, że firma, które wprowadzili elementy, o 25% czas wykonania projektu się zmniejszył, a nie zwiększył. Mimo, że dołożyliśmy dużo więcej pracy takiej koncepcyjnej, tak? Cześć. Bardzo fajna prezentacja. Ja mam takie pytanie, czy macie doświadczenie we wprowadzaniu style guide'ów już na gotowych produktach, które no, nie są zbytnio właśnie spójne graficznie i... To, co akurat prezentowaliśmy Edukasu, to był projekt, który jeszcze nie powstało w tej technologii tak od samego początku. Natomiast w pewnym momencie, kiedy dostaliśmy te projekty, stwierdziliśmy, że one już zaczynają się troszeczkę rozjeżdżać. Stwierdziliśmy, że zostawiamy pozostałe widoki, które były prawie ukończone i zaczniemy korzystać z naszych style guide'ów. Zrobimy je na bazie dwóch, trzech widoków, które istnieją, a całą resztę przerobimy na bazie tego, co zrobiliśmy, co nam znacznie skróciło czas wykonania projektu. Ale na gotowym produkcie nie... W zupełności w gotowym produkcie możemy tylko wyodrębnić parę elementów, parę zmiennych, tak jak mówimy, kolory i tak dalej. To jest tylko to, co możemy. Też czasami jeszcze jest tak, że jeżeli klient trochę się zapędzi, troszeczkę te grafiki, będzie ich za dużo w momencie tworzenia projektowania, można też, znaczy, też miałem taki przypadek, robiliśmy stronę, która miała mieć 6-7 widoków, mi wyszło jej 30, tak? I w pewnym momencie podzieliliśmy właśnie sobie stronę na sekcje, na moduły, na WordPressie postawiliśmy to z ACF-em, w którym te konkretne sekcje, to nie do końca style guide taki tworzyliśmy, ale też wykorzystując te moduły przekonaliśmy ją, że dzięki temu będzie sobie potem mogła robić kolejne podstrony właśnie w taki sposób, dzięki temu te sekcje, które też zaprojektowaliśmy, kilka dodatkowych sekcji, które są w sumie zgodne z duchem, znaczy już nie jest style guide dosłownie, ale też w taki sposób można też projektować gotowy projekt, który już był gotowy, tak? Trochę uspójniliśmy te projekty już po konsultacji z klientem. Ktoś jeszcze? Czy nie ma już chętnych?
Dobrze, to bardzo Wam dziękujemy. Jeszcze jedno spojrzenie.